zawsze jakaś historia z wizami, z dokumentami. Za każdym razem, kiedy widział Dzieninian dokował w porcie, no my często zostawał na statku, a potem nagle statek odpływał. Dla ścisłości trzeba dodać, że dla świata ten chłopiec w ogóle nie istnieje. Nie było takiego szpitala, czy ratusza, czy drużyny baseballowej w kościele, szkoły, żeby było odnotowane jego nazwisko. Nie? Nie miał rodziny, nie miał rodziców, nie miał obywatelstwa, miał 8 lat. Ale oficjalnie nigdy się nie urodził. Ta historia nie może trwać wiecznie. Nie? Powtarzano co jakiś czas Denemu, staremu. Ale Denem miał na to jedną odpowiedź. Pieprzyć prawo, nie? Zamknął się w swojej kajucie. Czekał, aż ziemia stanie się odległym światłem i wspomnieniem i nadzieją. Drugiego dnia zjawił się w sali balowej w pierwszej klasie. Wszyscy wiedzieli, co mają zrobić. Tancerze stanęli w miejscu, my zbędło użyliśmy instrumenty. Barman nalał whisky. Jerry Grom wszedł, popatrzył, wziął whisky. Podszedł do fortepianu. Podszedł do nowoczynta, nic nie powiedział, ale było słychać w powietrzu z pieprzem stąd. Nowoczynto wstał. Pan jest tym, który wynalazł czas, prawda? Zgadza. Ty jesteś tym, który gra tylko wtedy, jak ma to dupskie mocarne, prawda? Zgadza się. Przedstawię się sobie. Jerome usiadł przy fortepianie, zapalił papierosa, położył go w poprzek na skraju klawiatury, zaczął grać. Ragtime. Ale taki ragtime, jakiego świat do tej pory nie słyszał, nie wiem. To nie była muzyka, to jakby jedwabna halunka ześlizgiwała się po ciele kobiety, ale pięknej kobiety. To wszystkie modele Ameryki były w tej muzyce. Ale było dane luksusowe, to nawet szatniaki są ładne. Jerry Roll skończył haftując dostrzeganie wysokiej nutki na skraju klawiatury, jakby kaskada pereł spadała na marmurową posadzkę. Skończył. Papieros się palił. Ale popiół nie opadł, rozumiesz? Topił i opadł. Może nie chciał spadać, żeby nie narobić hałasu. Czyli Rolo wziął tego papierosa, bardzo miał jak motyle. Takie lekkie. Wziął tego papierosa, a popiół pozostał na miejscu. Nie wiem. Być może to była jakaś sztuczka. Czyli Rolo wziął tego papierosa, podszedł do nowoczęta, podsunął mu go pod nos i powiedział: twoja olej, marynarz. Szalenie miło było pana zobaczyć dzisiaj na scenie, ale mam takie pytanie w kontekście tego, o czym pan wspomniał wcześniej już. Czy była konfrontacja z Mateuszem Olszewskim na przykład? Czy było coś takiego jak mini zjazd nowoczęców, jakkolwiek to nie, tego nie nazwiemy? Ja znam Mateusza. Jego spektakl widziałem ponieważ właśnie dlatego, że był zlot nowoczętów w Polsce. Jest taki starszy pan, który we Wrocławiu organizuje wrostie, ostie i tak dalej. Wiesław Gras organizował najpierw... Papież monogramu. Tak, jakoś tak mniej więcej. Wiesław Gras organizował najpierw ten zlot kontrabasistów, potem był zlot właśnie nowoczęto w Jeleniej Górze. I tam były pokazywane były wszystkie oprócz jednej inscenizacji istniejącej obecnie w Polsce. W tym Mateusza
którą ja widziałem przez pierwsze 30 minut, a musiałem po prostu potem się, bo zaraz po nim grałem ja. Więc widziałem jego pierwsze pół godziny. Panie, bo ja słyszałam o kontrabasistach, ale właśnie nie o tym zlocie nowych kantorów. Była taka impreza. Pan jest na wszystko już chyba wpadł, tak? Ja mam pytanie, ponieważ tak jak pan powiedział, już dość długo pan gra monodram Nowe Cento. Czy zmieniał się jakoś pana stosunek do tej postaci i czy zaczynał pan z takimi samymi emocjami, jakie ma pan dzisiaj? Ja to mam strasznie rzadko przede wszystkim, to raz na rok przynajmniej mam najwyżej pewnie, więc za każdym razem to mocno odświeżamy i ponieważ jest to forma, która odnosi się jakoś głęboko do osoby, która ją gra, a okoliczności się dosyć też intensywnie w życiu zmieniają na przestrzeni tych 8 lat, więc wydźwięk tego spektaklu również w jakimś sensie się zmienia. Formalnie to się jakoś nie zmieniło specjalnie. No, tak jak to w monodramie, bardzo wiele zależy od publiczności. Ta pierwsza część tego spektaklu jest dosyć taka wulgarna i odpychająca. I często jakby rzutuje na odbiór całego przedstawienia. A więc to bardzo, bardzo różnie ten spektakl idzie w zależności od tego, w jaki sposób jakby współpracuje się z widzem, tak jak pewnie przy każdym innym monodramie. Ja chciałem pana zapytać o taką... Ja trzeci raz spotykam się z tym tekstem. Po raz pierwszy jest to w formie monodramu. Widziałem film, który widzieliśmy wszyscy. Chciałem pana zapytać, czy pan słyszał Słupowisko, które powstało w 2008 roku. Ten już Zalewski reżyserował. Tam to oczywiście jest pierwsze na głosy, jest to właśnie, to nie jest monodram. Ale coś innego chciałem pana o coś innego zapytać. W obu tych wcześniejszych moich spotkaniach z tym tekstem, ja spotykałem się tam, znaczy odczuwałem coś, co bym nazwał klaustrofobią, tą przestrzeń tego statku i pana tego teraz nie poczułem. Jestem zdziwiony, znaczy zdziwiony, no bo dwa razy przeżyłem to w filmie też, a tą przestrzeń, której nie można uciec, nie chce się odejść. Pana tego nie ma i czy pan to zrobił specjalnie, czy to jest mój odbiór? No, założeniem tego przedstawienia jest przeniesienie jakiegoś punktu dramaturgicznego i ciężaru dramaturgicznego z opowiedzenia historii wielkiego pianisty, który gdzieś tam pływał i miał swój świat, bardziej na dramat człowieka, który zużył swoje życie i opowiada o jakimś wielkim pianiście. Więc jakby samo to założenie już wyklucza pewnie w jakiejś sporej części poczucie bycia na statku i zamkniętego świata, bo założenie jest mniej więcej takie, że artysta klasyce opowiada historię, znaczy żyje z tego, że opowiada historię artysty klasyka, którego gdzieś tam kiedyś spotkał. To jest jakaś taka dosyć chyba smutne zjawisko i taka refleksja, z którą każdy z nas się pewnie spotkał, bo jest masa takich ludzi i jakby każdy z nas pracujących w jakimś show, biznesie, w kulturze obawia się tego, że no, mając lat 60, nie będę tematem spotkania, tylko tematem będzie ktoś, z kim gdzieś tam się kiedyś zetknąłem. Nie? Więc to trochę jest o takich strachach i o problemach, które nurtują ludzi estrady. Słuchowisko pan znał? Słuchowisko? Ja je słyszałem, ale tak... Nie słuchałem się, nie jestem
Starałem się nie oglądać i nie... Słyszałem, ale nie widziałem. W pozostałe interpretacje.